Świat według Ludwiczka. A, strasznie się skurczył. Za długo trzymałem go w piekarniku. Lepiej zjem sobie kawałek piersi, zanim zwali mi się rodzina. Święto dziękczynienia. Dla mojej mamy to był najważniejszy dzień w roku. Wyżywała się w gotowaniu. Zaczynała miesiąc wcześniej. Potrafiła upiec worek słodkich ziemniaków. Miesiąc wcześniej. I pchała w nas, żeby się nie zmarnowały. Ziemniaczka, Ludwiczku, są w piekarniku. W naszym garażu i w garażu sąsiadów. I prawie zawsze, kiedy już kończyliśmy indyka i na stół miał wjechać deser, mamie się przypominało. No ale żarowina! Zapomniałam! Może ktoś jeszcze chce skosztować? Mamo, już jesteśmy po indyku. A wiesz, kiedy jesteś dorosły? Gdy po raz pierwszy po takim obżarstwie rozglądasz się za wygodnym leżaczkiem. Dobra, życzę wam miłych, rodzinnych obiadów. Trzymajcie się. Bulwar wschodzącego słońca. To święto dziękczynienia zapamiętam do końca życia. Świąteczny obiad. Zaczęło się normalnie, spokojnie. A jak się skończyło? Rodzinną katastrofą. Czy na pewno nic mu się nie stało? Ludwiczek przepada za ciastem. Ten chłopak zawsze ma głupie pomysły. Świąteczny obłęd zaczął się dzień wcześniej w szkole. Wkładaj kostium, zaraz rozpocznie się przedstawienie. Nie zgadzam się co roku grać indyka. Chcę zagrać Indianina. Ależ Ludwiczku, ty jeden znasz tekst indyka. Nie, nie dam się zaszufladkować jako indyk. W przyszłym roku zagrasz Indianina, daję ci na to słowo dyrektorki. Wygwizdzą mnie. Nie odważą się gwizdać. Będą gulgotać. Nie odważą się ani gwizdać, ani gulgotać, Ludwiczku, proszę. Nasze pierwsze święto plonu. Pielgrzymi, ode mnie dostaniecie świeżą kukurydzę. Ja tu jestem, żeby was wziąć pod opiekuńcze skrzydła. Ludwiczku, indyczku, zagulgocz dla nas. Gulgocz i machaj skrzydłami. Bardzo mnie zawiodłeś, Anderson. Masz na swoje usprawiedliwienie? Słyszała pani, jak się śmiali i jak gulgotali? To nie powód, żeby się rzucać wściekle na publiczność, kawalerze. Mamy czwórkę dzieci podziobanych przez indyka. Upadłem. Jak teraz dzieci dowiedzą się o znaczeniu święta dziękczynienia? Przeczytają. Nie będą czytać, ponieważ w poniedziałek rano wygłosisz referat na temat znaczenia święta dziękczynienia. Ja nie wiem, jakie ma znaczenie. Referat w poniedziałek albo wyrzucam cię ze szkoły. O. Miałem 5 dni, żeby poznać znaczenie tego święta. Postanowiłem zacząć od razu. Telec, termometr do indyka. O, gąbka. Mamo, po co się obchodzi święto dziękczynienia? Żeby upiec indyka i ciasto z dyni. Czemu ciasto? To proste. Najpierw jest osobno nadzienie z dyni i osobno kruche ciasto. A kiedy się je upiecze przez 45 minut, w średnio nagrzanym piekarniku tworzą jedność rumianą, pachnącą i smaczną. To jest właśnie święto dziękczynienia. W książce do historii o tym nie piszą. Ludi, o to właśnie chodzi w święcie dziękczynienia. Już wiem. Dzięki, mamo. Jak zawsze, bardzo mi pomogłaś. Nie ma za co. Dyrektorka padłaby trupem, gdybym powiedział, że święto dziękczynienia to ciasto z dyni. Musiałem szukać innych źródeł informacji. Może by mi kto pomógł, co? Tak, za chwileczkę. A, dzięki, obejdzie się bez łaski. Tato, pogadamy. Jasne, z tobą zawsze, synu. Nie przejmuj się tymi wygibasami, ćwiczę jogę. Masz pojęcie, tato, że nikt nie wie, co to jest święto dziękczynienia? Ale założę się, że ty wiesz, na pewno. Oczywiście. Jestem fontanną wiadomości. Święto jak święto, zwyczajne, a nazwa wywodzi się z łaciny. W wolnym przekładzie oznacza zjazd krewniaków, których nie cierpisz. Dzięki, tato. Ludwiczku, mówię serio, ja po tym właśnie poznawałem. Jeśli w domu zjawiali się straszni ludzie, wiedziałem, że jest święto. Panowie, porozkładajcie karteczki z imionami przy nakryciu. Jestem zajęty! Babcia, poza
cię z daleka od okna i przeciągów. Kuzyn Keith daleko od babci, bo nadal jest jej winien pieniądze. Ciocia Sylwia jak najdalej od kuzyna Joya, który kiedyś skrytykował jej perukę. Ta łamigłówka zajęła nam godzinę. Zbliżaliśmy się do szczęśliwego końca, gdy... Tutaj wujek Sami na honorowym miejscu. Sami, czy ktoś go zapraszał? Andy. Wujek Sami działał na tatę jak czerwona płachta na byka. I nie dlatego, że był bratem mamy, czy że wymigał się od wojska, ale dlatego, że był obrzydliwie bogaty. Co się stało, że nie zaprosiła go królowa? Bo w Anglii nie obchodzą tego święta. To fajnie. Może mi powiecie, jakie jest znaczenie święta dziękczynienia? Kto pierwszy? Oświadczam, że nie chcę widzieć na oczy tego bufona. Jeśli się zjawi, niech siedzi tutaj. Z daleka ode mnie. Andy, Sami będzie siedział przy mnie. Jesteś uparty i niesprawiedliwy. Ja niesprawiedliwy? On zawsze rzuca się do krojenia mojego indyka. Jakby to był jego dom! W końcu pożyczył nam na pierwszą ratę. Ale go spłaciłem! Czego on jeszcze chce? Mojej krwi! Przyjdzie i będzie opowiadał te stare kawałki, jak to jego pradziadunio szorował pokład na Mayflower. Pajac! Tym jest święto dziękczynienia, synu! Raz w roku spotykasz się z rodziną i mówisz swoim ubogim krewnym, że masz ich w nosie! Tak! Dzięki za informację. Co roku coraz więcej osób przychodziło do nas na świąteczny obiad. Mama wstawała coraz wcześniej, żeby coraz większego indyka wsadzić do pieca. Kiedy to się upiecze? Za tydzień? Podamy na surowo. Salmonella dobrze zrobi rodzinie. Upiecze się. Jest jeszcze czas. Ja otworzę. I zaczęło się. Od południa przez nasze drzwi płynął nieprzerwany strumień krewniaków. Czekamy. Wchodź, kuzynie, bardzo nam miło. Uważaj, tym bardziej. Kif, stary, nareszcie jesteś. Babunia pyta o ciebie. Staruszka jeszcze sipie? Kochana Sylwio, upłynął już cały rok. Jak ten czas leci? Były straszne korki, dlatego... Za chwilę zacznie się cyrk. Uważaj. Wszystkiego najlepszego, Sylwio, z okazji indyka. Masz przepiękną perukę. 20 dolców u mistrza Marcello. Mimi, świetnie wyglądasz. Wściekła Mimi jest w złym humorze od czasów Kolumba. Z nikim nie rozmawia. Droga cioteczka Mimi, jakże nam miło. Pozwolisz, kochanie, że wezmę twój płaszcz? Nie będę siedzieć tak długo. Nasz cichy i spokojny dom stał się ringiem dla walczących ze sobą rodzinnych indywidualności. Tata był w swoim żywiole. To ma ochotę na pyszny kalwados. Mocny z tegorocznych jabłek. Myślę, że dziewczynki się napiją. Tata coś łyknął, że jest taki wesoły? Pigułkę szczęścia? Nie, wujek Sami nie przyjechał. W pół do trzeciej, już nie przyjedzie. Przyjedzie. Kochana babuniu, lepiej się nie odzywaj. Rusz się, mój drogi Ludwiczku, zwołaj wszystkie dzieciaki, bo jak co roku zagramy sobie w piłkę. Ale my nie chcemy grać z tobą w piłkę. Już nam się znudziło. Tobie jeszcze nie? Piechota 21, marynarka 34, manewr oskrzydlający. Tata, pośmiesz się. Zamarzam. No dobra już, grać! No graj, Ludwiczku, co się dzieje? To wujek Sami właśnie wylądował. Fajnie! Nareszcie coś się zacznie. Czym przyjechał wujcio nafaszerowany zielonymi? Korwetą czy mercem? Czymś większym. Różowym Lincolnem? Czarną limuzyną? Turbośmigłowcem. Co? Czy to jest on? Sami się zjawił. Ludwiczku, dawaj rakietę ziemia-powietrze. Nic z tego. Wiesz, że mama nie pozwala ustawiać wyrzutni w ogródku. Jasne. Zawsze przeciwko mnie. Andy, dzięki za zaproszenie. Sami, miło nam, że się zjawiłeś. Czy podoba ci się moja nowa zabawka? Widziałem już większe. A może chcesz trochę polatać za piłką? Właśnie tradycyjnie gram z dzieciakami w nogę.
W piłkę mogą grać codziennie, przez cały rok. Zrobię im frajdę i polatają sobie samolotem. Podejrzewam, że nie będzie chętnych na tę eskapadę. Uwaga, dzieciaki, startujemy! On kupuje ich miłość. Ciebie o to nikt nie oskarży. Masz rację, Ludwiczku. Chciałeś polecieć z nimi? Miałbym latać prywatnym samolotem w święto dziękczynienia? Nie. To potwór, nie indyk. Jeszcze surowy. Zepsuł się termometr. Trzeba poczekać. Sami się zjawił i znowu rozrabia. Andy, postaraj się być miły. Mój brat bardzo lubi dzieci, a nie ma własnej rodziny. To beznadziejne. Lepiej zamówmy pizzę. Ci ludzie doprowadzają mnie do szału. Na szczęście jest mecz piechota kontra marynarka. Nie ma to jak z kochanym tatą oglądać mecz, prawda, synu? Prawda, tato. Gdzie babcia? W kuchni. Dobra, zatrzymaj ją tam, masz piątaka. Psuje się telewizor. Psuje się i nie może się zepsuć, prawda? Hej, hej, wszystkiego najlepszego indyczego, witajcie! Sami, tak się cieszę, że jesteś. Witaj, siostrzyczko. Braciszku, jaką miałeś drogę? Bez korków. Andy, przełącz na czwórkę, zaczyna się świąteczna parada, sypnąłem na nią trochę grosza. Nie, wybacz stary, oglądamy mecz piechota kontra marynarka. To jest retransmisja, wygrała marynarka 6 punktami. Co? Andy, przełącz na paradę, odbywa się raz w roku, mecze masz codziennie. Wybacz, kochany, ten telewizor odbiera tylko jedynkę i tylko futbol amerykański. O, trzeba było mówić od razu, to nie problem. Wczoraj kupiłem sobie ten telewizor, ale postanowiłem go oddać i kupić trochę większy. Tato, już wiemy, kto wygrał. Ale nie wiemy, w jakim stylu. Kto był najlepszy na boisku, a kto najgorszy. O, widzisz to? Widzisz, jakie fatalne podanie? Widzisz, widzisz. To jest moja grupa. Chciałbym tam być. Serio? Idzie, Ludwiczku, przeciwko mnie. Mały zdrajco, mały zdrajco. Mówię wam, najlepiej zamówmy pizzę. Jak znam życie, to dzisiaj na pewno mają pizzę z indykiem. Nie będę jadła pizzy w święto dziękczynienia. Wolę chińszczyznę. Zaraz coś znajdę. No dobra, siadajcie, kochani. Zaczynamy wyżerkę. Jak się masz, babciu? Dawno cię nie widziałem. Dzień dobry, chłopcze. Przejdźmy do interesów. No dawaj piątaka, Ludi. Co? Kuzyn Joy koło mnie? Ani słowa na temat mojej peruki, rozumiesz, Joy? Nie rozmawiam z tobą. Z tobą też nie rozmawiam. Kto wybrał mi takie miejsce? Dzieciaki do stołu. Jemy obiad. W porządeczku, nadeszła chwila, żeby opowiedzieć historię święta dziękczynienia. Nareszcie, na to czekałem. Znowu to samo, jak co roku. Listopad, rok 1620, Plymouth Rock. Z pokładu żaglowca Mayflower wysiada setka ludzi, którzy przypłynęli aż z Anglii. To pielgrzymi. Właśnie przybyli do Nowego Świata, do Ameryki. Witają ich Indianie Patuxet. Nie pleć głupstw z nami! Wszyscy wiedzą, że Patuxet wyginęli przed 620. Była ospa! Chyba mam prawo opowiedzieć historię naszego narodowego święta! Jasne, że tak! Pewnie, bo ja mam się czym pochwalić! Nie to, co ty! Moja rodzina pochodzi w prostej linii od pielgrzymów! Tak? Co z tego? Mój przodek przybył tutaj w roku 1610. Też do Plymouth Rock! Tak, panie Mondralo, 10 lat przed twoimi pielgrzymami. Indianie Patuxet jeszcze istnieli. Łódź wikingów z Norwegii przebyła Atlantyk. Niestety rozbiła się o skały przybrzeżne i poszła na dno. Zginęli wszyscy oprócz jednego śmiałka, dzielnego wikinga Günthera Andersona. Kiedy wyszedł na brzeg, przywitali go szczęśliwi Indianie. Cześć! Witaj!
Co ty mieć w tapaka? O, tutaj, Hulk. Pyszne śledzie dla moich przyjaciół. Tak. No, ładnie pachnieć. Śledzik. Śledzie? Właśnie, całe skrzynie śledzi. Siadajcie, dzieci, to jeszcze nie koniec. Indianie polubili dzielnego wikinga i pozwolili, żeby z nimi został. Śledzik, dobra. Widać, kobieta cię lubić. Wkrótce się zakochał. A 10 lat później kto wyszedł powitać twojego pra-pra-pra-pradziada pana pielgrzyma spóźnialskiego? Znowu kogoś diabli niosą. Kobieto, podaj mi muszkiet. Günther! Taka jest prawda. Wylądował tam sam, bez kolegów i rodziny? Na pewno musiał się czuć bardzo samotny. Dosyć gadania. Już pora brać się do indyka. Ja pokroję. A, obejdzie się, ja pokroję. Mój pradziad był na Mayflower. A, szarował pokład. Był pielgrzymem, ja tradycyjnie kroję indyka. Najwyższa pora zmienić tę tradycję, pielgrzymie. Posłuchaj, co ci teraz powiem. To jest mój indyk i święto dziękczynienia w moim domu. Jeśli chcesz kroić indyka, załóż własną rodzinę. Już nic nie mogło zatrzymać tej reakcji łańcuchowej. Czego ty chcesz? Żebyś mi oddał pieniądze, oszuście! Oj, Damian, przestaniesz zrzędzić! A na co ci pieniądze? No powiedz, nie podoba ci się moja peruka, prawda? Peruka jest w porządku, tylko cała reszta mi się nie podoba. Puściły wszelkie hamulce. Nikt do mnie nigdy nie mogłem nic zrobić. Co to za wredna rodzina? Nagle zobaczyłem, że świąteczne ciasto leci w stronę okna. Synu! Zapadła cisza i w jednej chwili wszyscy się opamiętali. Nic mu nie jest! Ludwiczek przepada za ciastem. Wie, co dobre, jest naprawdę pyszne. Na fantastyczne niebo w gębie. Kochana babciu, nie gniewaj się na mnie. Przysięgam, że jutro oddam forsia. Ważne, że świąteczne ciasto wam smakuje. Mam jeszcze 12 foremek. Nie wiesz w to, co mówiłem o twojej peruce. Jest naprawdę niezła. Nie, miałeś rację, jest okropna. Postanowiłam się zmienić. Ta-da! Przyjdziecie do mnie na obiad? Ważne, że indyk ocalał. Martwiłeś się o indyka, a telewizor? Co tam telewizor? Kupi się nowy. A świąteczny indyk to wyjątkowa rzecz, synku. Sami, proszę, pokrój indyka. Sami? Gdzie jest Sami? Już odjeżdża. Co? Dlaczego? Nie wiem. Chyba poczuł się dotknięty. Co? Co mu powiedziałaś, babciu? Zaczekaj! Co ja zrobiłem? To wszystko moja wina! Andy, co ty wyprawiasz? Nie widzisz? Fruwam sobie! To dobre na serce! Chciałem cię przeprosić za to, co powiedziałem! Nie, to ja ciebie przepraszam! Nie będę się wtrącać do twojej rodziny! Poniosło mnie! Nie miałem racji! Przecież to jest też twoja rodzina! I wiesz, jak będziesz chciał, zawsze chętnie ci ją wypożyczę. Dzięki, Andy. Nie doczekałeś się deseru, więc masz. Smaczny. Twoja siostra jest fantastyczna. O, poleciało. W domu jest dużo. Pozwól, że wsiądę i polecimy z powrotem. Przejmę na chwilę stery, dobrze? Pokażę ci kilka sztuczek. Proszę bardzo, kochany szwagrze. Obiekt na szóstej atakuje! Obiekt na szóstej atakuje! W poniedziałek cała szkoła czekała na mój referat. Panie i panowie, oto jest znaczenie święta dziękczynienia! Dyrektorka nie była zachwycona. Dała mi 2 tygodnie na przygotowanie porządnego referatu. Nie wiedziałem, co robić, ani co napisać. Dla mamy święto dziękczynienia oznaczało ciasto z dyni, dla taty krojenie indyka, a dla mnie najważniejsze było to, że zbierała się cała rodzina, żeby razem jeść indyka i opychać się ciastem z dyni. Ciasta, pani dyrektor?
Andy, możesz wyrównać lot? Teraz nie ma żadnego momentu. Chyba nie masz zamiaru atakować. Po lewej, po lewej! Strzelamy! Wersja polska Masterfilm. Reżyseria Ewa Markowska. Dialogi Maria Chorodecka. Dźwięk Sebastian Kaliński. Montaż Mariusz Malicki. Kierownictwo produkcji Dorota Suskę-Bodych. Udział wzięli January Brunow, Wojciech Paszkowski, Ewa Markowska, Jacek Krzyż, Joanna Wisfur i inni. Szafa gra.